researching this location for intel. Point drone. Parter czysty. Tu jest ale cywil. Ten biały budynek jest ten. Piętro czyste, tak, no. Dobra. Możemy wejść. Zobaczę tu, gdzie my wtedy siedzimy, bo to ja dalej aczkolwiek słychać. Nie wiem, czekaj, to są cywile. Dobra, no pokażmy właśnie na początku te latarnie na ulicy. Idealnie będzie. Helikopter. Gleba, bo jest nad nami. No ja leżę, proszę. Second target right there. Chopper, hit the dirt. Yo, two cartel gunmen. Dobra, tu też z lewej też jest czysto. Robi trochę hałasu, jak tak się trafi w tą latarnię. Widzę teraz, jak to strzeli. Znaczy, pomimo tego, że niby ja mam tłumik, to wy słyszycie tak, jakbym tłumika na przykład. Ale nie, słychać uderzenie w lampę. Jak pocisk trafił, to o to mi chodzi, tak, bo to jest czasem zbagowane, że takie, no ja wiem. Ale samo trafienie pocisku właśnie to... Ten budynek po lewej sprawdziłeś teraz? Czysto jest? Tak, tutaj latałem dronem, tu jest czysto za plecami. Tutaj klient jest na tym drugim piętrze, widziałem przed chwilą znowu. Standardowo. Tu musi jeden dronem stać, jak my wchodzimy, i musi ciągle się patrzeć dronem, jak my wchodzimy. Lewa, tytek, okej, okay, na glebę. Do zdjęcia jest teraz. Idealnie tak, stoi. Ale toż, no, to teraz na czasie. Mam go. Idealnie stał koło tego billboardu tam. Patrol. Ja schodzę pod budynek. Uważaj, bo patrol z prawej strony jest. Niech ktoś da nam drona tutaj, jak nie będziemy wchodzić. Widzę, czekaj, widzę gościa obok ci. Problem jest tego typu. No on jest na pierwszym piętrze. Słuchajcie. No, w tym budynku, przed tym budynkiem, co do niego wchodzicie, tam też są kolesie. On fakt-faktem teraz śpi, ale to on mógł was wyczaić. A ten co na początku tam w ogóle robiliśmy ten budynek, to ten jest. To tak, ten po lewej to mówisz, nie? Tak, a w tym. A naprzeciwko jest koleś jeszcze. W tym budynku naprzeciwko, tak? Tak, on teraz fakt-faktem śpi. To dobra, to na razie go olejmy. Teraz nam mów, patrz. Tu przyleć dronem od tej strony i patrz się po oknach, co oni robią. Na pierwszym piętrze my wejdziemy na piętro. Powiesz nam, co się dzieje na drugim, i będziemy spokojnie sobie wchodzić. Bo my nic nie wiemy w ogóle, co tu się dzieje. Widziałem na pewno jednego gościa. Żeby nie narobić hałasu, bo oni mogą być trzech obok siebie. O. Dobra, czekaj. We dwóch nawet latajcie dronami na mówcie. Na razie na pierwsze czyste wchodzimy, Michał. Dobra, jesteśmy na pierwszym, teraz drugie. Raz. Patrz się, Michał, żeby z dołu ze schodów nie schodzi. Na górze, tak? Tak, w łóżkach. W łóżkach śpią, dobra. Dwóch na łóżkach, jeden na podłodze. Okej. Okay. Ktoś. Dobra, wchodzimy. Niech ten patrol tylko przejdzie, bo usłyszą, bo nie zabijemy ich
Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, którego bierzesz? Po lewej. Ja mogę wziąć tych z prawej, z automatu. To ja pod ścianą. Z lewej. Ale go ręcznie załatwię. Ja to załatwię z karabinka jednego, a drugiego ręcznie. Mówcie, jak patrol przejdzie. Czekaj, nie, nie, będzie hałas będzie. Mówcie, jak przejdzie patrol. Dobra, możecie. Zaczynamy, dawaj, dawaj, dawaj. Dobre, dobre. Gitara, zajebiście, o to chodzi. Dobra, i teraz tak, teraz zabezpieczamy pierwsze piętro. Cały czas ktoś musi, teraz wy musicie jeszcze do nas przyjść. Jedno piętro. Tak, tak. Dach. Ale tam było czysto, oni mówili. Teraz tak, wy musicie przyjść do nas, a jeden musi być tu, gdzie są ciała. Czyli na pierwszym piętrze musi się jeden patrzeć na schody, a drugi jest snajperem na górze. Okay. Bo tu oni mogą w każdej chwili wrócić, jak się zrobi dzień, do tego budynku. To jest ich główna baza, widzę. I jak ten będzie wchodził na górę, to ten, co stoi przy schodach, od razu mu heada cyknie, a ten z góry będzie mu na dronie cały czas mówił, co jest grane w razie czego. Tak jak teraz to zrobiliśmy. Tak to my nie wiedzieliśmy, czy oni śpią, czy oni stoją właśnie. To jest dobre. To? Można wchodzić na dach? Tak, 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 tak. Tam jest czysto. Dobra, jesteśmy we czterech tutaj? Nie, nie, ja zaraz będę. Aha, okej, okay, dobra. Jestem za budynkiem, ale patrol widziałem. Dobra. Właśnie jeden ruch jego czysty. Osłania, bo on idzie do nas. Byśmy go nie osłonili. Dobra, czysto. Sprawdzam pokój. Czysto. No i dobra. Zniszcz nagłośnienie. Pojawił mi się celnik i zniszcz nagłośnienie. O, elegancko, to się zapisało już. Mam nadzieję. Zniszcz nagłośnienie. Tak, 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 jeszcze ściutko. No, możesz wchodzić, mordeczko. Tu na dachu będziesz miał dobry punkt snajperski. No, a jeden niech zejdzie tu na te schody i się patrzy, a my się będziemy dalej przemieszczać. Jest idealna miejscówka, żeby wszystko widzieć. Mamy do zniszczenia, na mapie patrzę, jest tylko jeden obiekt. Jedna strzałka. Tu w ogóle w budynku obok nas jest dwóch gości, z tego co widzę. Ale to poczekamy chwilę, zaraz niech się tam zrobi dzień. Wygląda, że to, co mamy zniszczyć, wcale nie jest na scenie. Czy ja źle patrzę? Idę tam na górę. Idę się przejdę na górę, zobacz. To nie jest na scenie. To jest zniszczyć głośniki, to mogą być gdzieś niedaleko. Nie, to jest na scenie. Dobra, to jest na scenie. To jest na scenie, tak? Dobra. No i tu snajper idealną miejscówkę ma. Wszystko widać. Dobra. Jeden pamiętajcie na tych schodach, bo oni tu na 100% ktoś tu przyjdzie jeszcze z nich. Przejmę to. No, tu za łóżkiem się można schować idealnie. Dobra miejscówka jest. Dobra, jeden jest na prawo przy budynku, naprzeciwko nas. Patrol jest pod nami dokładnie, gdzie teraz. Patrol trzyosobowy to też jedną serią do ścięcia. Tu nie ma co strzelać, powiem ci. Tu jest. Nie, teraz nie. Kanciasty budynek. Dobra, po prawej też stoi koleś na wejściu. Idę się odpryska. Jeden pompki robi. Teraz by można było przejść. Jest chyba czysto, ale poczekamy. Zastanawiam się, jak tam wejść na tą scenę. Ten murek jest za wysoki. Chyba się go nie przeskoczy. Jeden jest przy scenie, ciężki karabin.
Tak, patrol w naszą stronę idzie. Synchronicznie jakoś, nie? Tylko że zaraz, ale poczekajcie. Nie, jeszcze nie, bo tu jeszcze ktoś w budynku może być. Są w tym budynku przed nami chyba jacyś kolesie. Tak, no. Dokładnie. Tak. I będzie przypał od razu. Kurde. Jeden wyszedł, idzie schodami w dół z tego budynku przed nami. Zszedł i idzie w lewo. Dobra, co Michał, idziemy tam na dół dalej patrolować? Znaczy tam infiltrować to miasto? Idziemy powoli chyba, zobaczymy. Trzeba by było. Mówić, co się dzieje. Wchodzimy budynki. Ej, tu macie żarcie w ogóle, to są te surowce. Nie surowce, tylko tam zasoby. To najważniejsze. Ej, i zobaczcie. No i... Ej, i chodźcie tutaj. Jeden, kto z was będzie snajperem? Ten, kto zostaje na górze, niech zostanie, a ten jeden niech... Uważaj, po lewej jest koleś na drodze. Uważaj. Chodź ze mną, ja ci pokażę miejscówkę. Poczekaj chwilę. I stój tu jest... i cały czas go osłaniaj w tym miejscu, patrz. Dobra, czysto. Tu wiszą takie plakaty z gołymi babami. Namierz sobie celownikiem na te plakaty i sobie czekaj. I osłaniaj go. Chodź tutaj na dół. Nie schodźcie za mocno, czterech typów na dole. A właśnie, że się mylisz, bo oni w końcu zmienią ten. Będzie inna sekwencja chodzenia, jak tam ci wstaną i w końcu tu ktoś może przyjść. To już nieraz tak widziałem. Wchodzi właśnie. Wchodzi. No właśnie. Dobra, wycofujemy się. Wycofujemy się. Do tyłu. Na górę, do tyłu. Chodźcie. Druga. Dwóch na górę, na samą górę. Na górę. Widziałeś, mordeczko? Na górę. Jeden typ przed wejściem, nie do dotknięcia. Dobra, teraz trzeba drona dać znowu tam i we dwóch idzie, ich od razu ścina, a dwóch na dronie nam mówi, co, gdzie oni są. Idzie na... Chyba na... Nie, na parterze są we dwójkę. Na parterze we dwójkę? Tak. Dobra. Ja przy samych schodach. Dobra, dodawaj Michał, schodzimy powoli. Patrzcie się też na ten patrol. Jeden niech się patrzy na patrol, drugi na tych gości. Tu leżą cały czas ciała, więc oni jak wejdą, to jest od razu przypał. Dobra, jeden typek wyszedł. Został wam jeden na dole. Plus ciężko zbrojne. Dobra. Też jest na dole? Tak. Odwróceni są przodem do garażu? Ten typ na dole i ciężko zbrojny jest nie do ruszenia. Okej, okay, dobra. Czekamy. Bardzo mi przykro. Okej. Okay. Czekamy w takim razie. Jak ten patrol wyeliminujemy, to już będzie naprawdę... Najgorszy jest ten patrol, co chodzi. To nie jest ten patrol trzyosobowy w budynku. A ten patrol cały czas chodzi, tak, naokoło? Cały czas chodzi. Chyba, że możemy zaryzykować, wrzucić tu petardę dywersyjną i oni może przyjdą na górę. Nie, czy nie robisz hałasu? Opuścili budynek. Okej. Okay. Nie, sorry, jeden wchodzi na piętro. Dobra, do tyłu. Na piętrze jest. Do tyłu dajcie. Nie, on stoi przy oknie. Na pierwszym piętrze, tak? Wchodzi na taras, tak. Można na go zdjąć? Na piętrze jest. Można go zdjąć, tak. Pewnie. Dobra, wchodzimy we dwóch. Ja osłaniam, w razie czego, a ty go ściągaj. Po środku. Dobra, ściągaj go, ja osłaniam dół. Brawo. Zajebiście, elegancko, widz, dobra. No
No i dobra, co dalej? Trzeba się... Dobra, ja stoję, wy się patrzcie przez okno, ja patrzę się na dole przy wejściu, jakby ktoś wchodził. Patrol idzie w pobliżu naszego budynku, na zewnątrz. Może ktoś tu jeszcze wejdzie? Jeszcze raz może ktoś się skusi, żeby wejść do budynku. Nie, niestety. Ale ten, mamy wyjście z tamtej strony, od patrolu? Tak. Można by się było tam przyczaić. Zbrojnie. Przyczaić, jak oni przychodzą obok, to wyskoczyć ich po prostu ręcznie każdy do nas. Albo synchronicznie po prostu ich ściągnąć, a oni chodzą, są w takim miejscu. Jak przejdą, to można im w plecy strzelić, chociaż tam kręci przy budynku. W beznadziejnym miejscu są, w beznadziejnym miejscu oni chodzą. Rajskin wyleciał. Jak tych. Jak oni chodzą w ogóle, ten patrol? Gdzie on idzie? Michał, ten, zobaczysz przy schodach, co się dzieje w razie czego tutaj, żeby ktoś się nie wbił. Gdzie ty jesteś? Na dole szedłeś? Ja jestem tutaj, no. Weź patrz się na te drzwi wejściowe, ja popatrzę. Dobra, się patrzę. Na sekwencję tych gości, jak oni chodzą. Oni daleko chodzą. Ci to chodzą, no, ci to, tych, ten patrol to nawet gdzieś tam na obrzeżach miasta można było ściągnąć. Jest, że jak, no właśnie, jak ściągniesz ich tutaj, to trupy zobaczą. To tutaj tak, tutaj to nie ma w ogóle opcji, żeby ich ściągnąć. No jakby, kurczę. A czekaj, oni idą tutaj, kółko zatoczenia, trochę dziwnie chodzą jakoś. Ci goście w tym budynku nadal tam siedzą? W tym obok? No, ktoś tam... Czekaj, bo wyszedł czyli teraz. Też tam latam dronem, jak widzą. Czy wyszedł? Jest obok budynku klient. No, pod schodami jest dokładnie. W tamtym budynku, w tym teraz za, po lewej stronie, czyli wy jak jesteście na górze, to macie budynek po lewej stronie i tam jest trzech gości teraz, w tamtym budynku, a tutaj w tym budynku nie ma nikogo. Jeden w ogóle jest w muzeum, teraz widzę. Jest? Nie, on jest z tyłu gdzieś w ogóle za nami, w jakiejś chałupce siedzi, nie wiem czy to nie na tej jadalni. Obczaj, jak wejść tam na tą scenę. Jest typ na budynku naprzeciwko. No to cały czas kombinuję. W budynku naprzeciwko. W tym małym? Mhm. Tak. Bo jak strzelę raz, to po jednym strzale chyba się nie stłucze, co? Widzę go, no. Słuchaj. Zależy, z czego strzelisz. Pistoletu maszynowego. On jest centralnie na wprost. No. Ale nie ma nikogo pod nim? Nikogo pod nim tam nie ma? Pod nim jest, pod schodami koleś pompki robi. Rajskin, uważaj tam, bo w muzeum był koleś, jak będziesz szedł z powrotem do nas. Idzie chyba patrol teraz, nie? Czekaj, no nie widzę. Nie słyszę chyba. Patrol. Ja, mam go. On coś robi tam przy biurku, ten gość chyba. Mhm. Dobra, to ja w razie czego go ściągnę. Spróbuję jednym strzałem, żeby nie stuć z szyby. W razie czego, jak oni coś usłyszą, to w gotowości. Koleś pod schodami uciekł. Nie ma go. Patrol, a ten patrol daleko oddala. Jest? Okej. Okay. Tak. Czekaj, jeszcze nie, patrol jest może przy blisko. Ktoś mnie gdzieś widzi cały czas. Jak stoję. Gdzie tu jest, tu jeszcze gdzieś klient? Gdzie tu jest klient, który mnie widzi? Michał, ja nie wiem, czy nie mamy z głowy za plecami już. Nie macie nikogo. Jest taki budynek po prawej stronie, tylko tam może. Mam go. Jeden strzał nawet chyba nie pękła. Zajebiście to jest zrobione, kurde. Ten się zrobił pajączek tylko. Tak jakby mnie z tego muzeum ktoś widział. Coś mnie namierzało, nie, jest, słyszałem odgłos. Z prawej strony jest jeszcze taki budyneczek. Ten taki tutaj blisko, ten ceglany. Tam jakiś koleś się kręci. Z prawej spojrzysz. Tu z prawej. A tam, no faktycznie. I tam chodzi jest na pierwszy. Jest na górze gość. Tak.
Dobra, ja go mogę ze snajperki ściągnąć w razie czego, tylko ktoś musi powiedzieć, czy tam nie ma nikogo. Który gość? Budynek z naszej prawej. Z naszej prawej. Godzina, godzina gdzieś pierwsza. Jakbyście się na wprost patrzyli. Jest gość na samej górze. Gada przez telefon chyba. Ale ja wezmę M4, bo jednak snajperka będzie za głośna. Tam z tyłu, tam? Na samej górze stoi gość gadający przez telefon. Przy dziale. Czekaj, posunęłam broń. Tak, tam jest działo. No tam jest działo? Moment. Tak. Pory to tylko kiedy. To ja nie wiem, czy ciebie tam nie usłyszą. W razie czego jak strzelisz, o to chodzi z tej snajperki, bo ta snajperka z tej odległości ma jebnięcie. Ja go z M4 ściągnę może. Tylko mów, czy tam nie ma nikogo pod nim, jak on będzie upadał w razie czego. Bo ze snajperki to mogą usłyszeć tutaj. Słuchaj, piętro czyste. Ściągam. Pat. Ktoś coś słyszał. Słyszałem. Uważaj, może wchodzić. W razie czego wycofaj się, Michał. Aha, dobra. Niech on wejdzie na piętro, Michał, jak go zobaczysz. Bo tam będzie ciało widoczne. Nie, dobra, uspokoiło się. Coś słyszałem, wiesz, tak jakby ten. Jakby powiedziała, wiesz, coś, że coś się działo. No, jakaś strzelanina. Kurwa, ale za duża seria. Słyszeli coś. No. Skapnęli się. Ty strzelasz z karabinu szturmowego czy z pistoletu maszynowego? No właśnie. Od razu usłyszeli. Powinieneś z pistoletem, ale to już... Ale schowajcie się, zobaczymy co się wydarzy. Zmień miejscówkę na pewno, bo oni cię słyszeli. Bo ja widziałem, że oni zaczęli biegać już. Jak biegają, to czyli... Ej, ja mogę te schody obstawiać, tu nie ma innego wejścia chyba. Tak, tylko że wiesz, jak na... Patrz, wchodzi, widzisz? No, dobrze, o to właśnie chodzi. Wiedziałem, że on wejdzie. Jeden zawsze musi te tyły obstawiać. Gitara, dobrze, na razie jest, nieźle. Ale już chujnia, dobra. Dwóch na schodach. Dobra, leżą. Mów, jak będą wchodzić, a flesza będę wrzucał w razie czy... Pistolet maszynowy musi być. Tak. SMG, czyli no, SMG to jest pistolet maszynowy. Bo z karabinu szturmowego, po pierwsze jest... Zobacz, tam masz wykresy, jest pokazany hałas nawet z tłumikiem, jak masz... Ma za dużą siłę przebicia. I nawet jak gościa zabijesz, to pociski przychodzą na wylot i w ścianę uderzają. Możesz szybę stłuc, butlę z gazem wtedy zdetonować. A z pistoletu maszynowego, może... wiesz, jest mniejsza penetracja. Ciszej, bo ja nie słyszę, czy ktoś tu lezie. Mhm, okej. Okay. Jest o wiele mniejszy hałas. Idą, są pod nami cały czas. Ale jest dobrze na razie. Muszę się cofnąć, bo jestem ranny. Zajmij moją pozycję. Biorę pozycję. Bo ty musisz stać tu na rogu. Ty stanąłeś i było cię całego widać. Tu stań sobie na rogu i się chowaj prawo-lewo. Dobra, jestem gotowy. Jacek dostał. Co ja słyszę? Trąbią? Są pod nami. Pociąg chyba gdzieś jedzie i dlatego. Tu lokomotywa, na lokomotywach. Nie ma ciuchcia taka duża jeździ. Uninet. Ale to helikopter. Biegnie, uwaga, biegnie. Co mnie w ogóle? A gdzie ty jesteś w ogóle? Na dachu. Aha, no to już idę po ciebie. Ale nie zbiegli się jak z tołu do miodu. No jeszcze ich to słyszę, jeszcze ich to słyszę. Coś nas widzi znowu. Dokładnie.
Uważajcie, bo tam helikopter u góry lata jeszcze. Tango down. Kolejny. Już by nam plecy robił nic. Już widzę, co nas widzi. Snajper nas jakiś. No. Oberwałem. I to ostro sypie. Widzę go. Mam go. Wyjmijcie go jak najszybciej, okej. Okay. Mam go. Znowu dostałem. Z okna gdzieś. Jestem, leżę przy schodach. Zejdzie ktoś po niego? Działo i tak grubo. Piętro budyneczku naprzeciwko. Ciężki karabin. Dwóch biega po schodach, jest na pierwszym piętrze. Wybiegł chyba na taras na pierwszym piętrze. No jeden cały czas musi być. Stoi na tarasie przy po lewej stronie, jak się zejdziesz piętro niżej, drzwi po lewej stronie na taras. Cały czas tam stoi. O kurwa, on tam jest. Ale sypie. Dwóch jest tam za kamieniem schowanych. Uwaga, idzie do was. Nie, zszedł na dół. Wybiegł na zewnątrz budynku. Stoi przy drzwiach, które pilnowałem. Teraz już go nie widzę. O, pięknie. Wszedł jeden do budynku, ale nie wchodził na górę, jest na parterze. Nie widzę go. Wyszedł z budynku. Gdzie ty, Michał, leżysz? Na piętrze przy schodach. Mogę zejść? W tej chwili jest czysto. Ja pójdę. Ja już jestem. A jesteś tam, prawda? Uważaj na te schody, bo tam co chwilę ktoś wybiega, nie? To w tej chwili jest czysto. Okej, okay, dzięki. Thanks. Mam gościa przy drzwiach. Dobra. Nie zabiłem go. Dostał, ale stoi. Teraz patrz. Co mnie jeszcze ktoś idzie? Lecimy chyba niszczyć te głośniki, bo starczy już tego dobrego. Nie było źle. Czekajcie. No tak, powoli. Nie, jeszcze jeden typek jest za kontenerem. Zaraz wam go ogarnę, tylko niech się wychyli tubę. No ale nie wiadomo, czy ktoś pod nami jest jeszcze. Mogę zajrzeć. Jest przy drzwiach na pewno, bo widzę karabin tam. Przez ścianę. Ale przy Exicie? Przy Exicie? Tak, tam czy tak. Jest napis? Uwaga, tak. Flashbang tam poleci. Bieg chyba. Schodzimy. Ja osłaniam tył. Wybierz się przy. Clear over here.
Dobra, u mnie. Kto to? Śmigło napierdziela? Śmigło mamy, no. Oh shit. Co jest? Unidad. Zaalarmowany. Ale będziemy mieli towarzystwo. Na górę się wycofujemy, wiesz co? Śmigło poszło. Dobra, nic. No ale dobra, zaraz trzeba to być na końcu zobaczyć z tym głośnikiem, o co chodzi. On ktoś sypie tam. Uwaga, no. Będziesz przebiegł. Ja ich ogarniam trochę. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest schowany. Gdzie są? Nie widzę. A widzę typa. Dobra, ja pilnuję znowu drzwi na piętrze. Idę na drugie piętro, ale nikt nie pilnuje drzwi teraz. Gdzie? Na zewnątrz? Dobra, ja schodzę na piętro zobaczyć. Tu za tym budynkiem, co jesteście, jeszcze tam jest klient chyba z tyłu. Chyba, że go zabiliście. Możdziesz. Albo granat, nie wiem. A jest unidat na górze, no. Drugim piętrze, czy? A, to pode mną było. To wylecz go, możesz. Dobra, to można podejść do tych głośników? Tam tak, od tyłu, no już jestem. To ja idę też. No dobra, to chodźcie. Nie wiem, które te głośniki są. Chyba na środku. A jak ty wszedłeś do środka? A, tam musicie bramę zejść z tyłu. Lewa czy prawa? Wysoki. Obojętnie, lewa i prawa. Ktoś mnie widzi. Trzeba przy zwykłych głośnik. No jeszcze ktoś tam jest niezaznaczony. Ktoś mnie widzi cały czas. Widzę unidat. Jeszcze moment. Schował mi się. No właśnie tego. No. Dawaj, zaminuj to.
Wow, ładnie. No i dobra, bo wszystko jest zamieniowane. Ktoś mnie widzi znowu. Chwil go. Nie, ruszył. Wszedł do budynku. Macie go? Tak. Okej. Mamy dwie gwiazdki na Unidadzie. Dobra, to tam do tego budynku, co żeś, co... Nie wiem, kto to tam powie, ale może tam się przenieść. Ja mogę detonować. Gdzie jest Unidad? U ciebie na górze był? Nie widzę ich właśnie. Skąd jest to dobra? Skąd walili z mojej strony? To ja drugą stronę osłonę. Dobra, chodźcie na lotnisko, się przedzieramy i się zrywamy stąd. Kto nie dycha? Gdzie jest? Rajewki. My jesteśmy... na lewo od was jesteśmy. A możesz go tym ożywić, nie? No, dronem. Okay, nie widzę go. A, prawie w budynku. W którym budynku? Ty jesteś koło sceny w ogóle. A nie to, a no właśnie. Dobra. Dobra, ja mogę w sumie już... Aha, bo ty lecisz dronem. No i leć w lewo teraz. A ty już go widzisz chyba. Nie, właśnie. W prawo. To leć w prawo teraz. Dobrze, i tu jest, jesteś tutaj, po lewej. Na rogu jest. Jest na rogu, o tutaj gdzieś. O. Zajęliście, no. Może od tyłu spróbuj przebyć. Może ja zdetonuję i to ich uwagę odwróci. Cześć, bo na razie jak zdetonujesz, to Rajskin poleci. Dobra, uda ci się. Gdzie ty jesteś? Już. Już uciekłeś, tak? A, zdetonowane, dobra. Jest. Yeah, but El Chito can't buy any pair of balls. Idą do nas, uwaga, idą do nas. Z której strony? Z tyłu tam, ale dobra, to możemy się wycofać już w sumie. Nie ma sensu tam z nimi walczyć. Mamy samochód po lewej, Jeepa. Albo samolot. Siadam, a do samolotu chodźcie może. Nie, tam jest wróg, uważaj, tam jest wróg przy samolocie. Jest wróg? Aha, a jest. Zawiesił się. Jedzie na miejscu. Zgubiona Unidę. Nie widzę.